To był człowiek prawy, to był człowiek czynu, wielkiej dynamiki. Jego zasługi dla polskiego przemysłu, dla polskiego gazownictwa, no, są bezsporne. Eugeniusz Kwiatkowski, twórca i realizator ambitnej wizji długoletniego rozwoju i modernizacji polskiej gospodarki. Eugeniusz Kwiatkowski to organizator i budowniczy podstaw przemysłu II Rzeczpospolitej. Umocnił suwerenność kraju poprzez rozwój portu w Gdyni i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Eugeniusz Kwiatkowski wychował się na kresach, czy późniejszych kresach II Rzeczpospolitej. Zawsze go interesowały przedmioty ścisłe, a szczególnie chemia. Był absolwentem Politechniki Lwowskiej, ale później studiował w Monachium. Przygotowywał się do roli, jaką opatrzność mu przeznaczyła w wolnej Polsce w kilku zaborach wcześniej. I to było przygotowanie gruntowne. To nie był zwykły inżynier. Miał bardzo dobre osiągnięcia w nauce, bardzo szybko przyswajał wiedzę, ale również oprócz tych takich informacji naukowych bardzo interesował się kwestiami historii Polski. Związał się z polskim ruchem niepodległościowym, z organizacjami młodzieżowymi Z i Zarzewie, także z polskimi drużynami strzeleckimi. I po wybuchu I wojny światowej walczył w szeregach Legionów Polskich. To był wizjoner, który rozumiał, że niepodległość Polski można obronić wtedy, kiedy Polska będzie mocna gospodarczo. Tutaj chciał osiągnąć kilka celów jednocześnie. Po pierwsze, unowocześnienie naszego kraju, po drugie, wzmocnienie zdolności obronnych, po trzecie także tworzenie nowych miejsc pracy i walkę z bezrobociem. Był odpowiedzialny za kwestie gospodarcze. To on tak naprawdę był autorem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Sanu, Bugu i Wisły to była koncepcja bardzo wybiegająca w przyszłość, jak na ówczesne czasy. Także z nazwiskiem Kwiatkowskiego można wiązać powstanie miasta Stalowa Wola, czy wielkich zakładów przemysłowych Stalowej Woli, Mielcu, Rzeszowie i innych miastach. Z jednej strony przemysł dla tej właśnie centralnej Polski, ale z drugiej wspieranie rolnictwa na wschodzie, na Kresach, na Wołyniu na przykład. I po trzecie budowa wielkiego przemysłu Górnego Śląska, tej części, która przypadła Rzeczypospolitej, i budowa miasta i portu w Gdyni. To on wspierał ponownie, bardzo intensywnie budowę portu gdyńskiego. Te plany związane z budową potęgi gospodarczej II RP były autorstwa właśnie Kwiatkowskiego. Gdynia tuż przed wybuchem wojny była największym bałtyckim portem przeładunkowym. To był wielki jakiś zryw do budowania własnej państwowości, a co ważne, własnego przemysłu narodowego i własnej potęgi gospodarczej, w tym zbrojeniowej. Polska się liczyła cały czas z tym, że ten pokój nie będzie wieczny. Ale czasu było za mało i 39 rok to pokazał. Po klęsce ewakuował się razem z rządem do Rumunii. Po zakończeniu II wojny światowej ponownie zajął się kwestiami morskimi. Jednak jego zainteresowania, jego wcześniejsza kariera były solą wokół, można powiedzieć, władzy komunistycznej i on bardzo szybko został zdymisjonowany i musiał po prostu pożegnać się z wszelkimi funkcjami. Zmarł w 1974 roku w Krakowie. Jego pogrzeb prowadził ksiądz kardynał Karol Wojtyła. To też pokazuje, jaką ważną postacią był dla ówczesnej inteligencji polskiej, chociaż przez władze komunistyczne zapomniany, starano się, żeby go wymazać z polskiej historii.